Dzień dobry Państwu. Upłynęło już trochę czasu od momentu, kiedy żeśmy rozmawiali ze sobą, to znaczy ja do Państwa przekazywałem Państwu pewne rzeczy, które interesują i Państwa, i denerwują też mnie. Stwierdziłem, że po prostu też chciałem dać w tym wszystkim szansę może innym i tutaj rzeczywiście bardzo fajnie, by chciałem pogratulować panu Arkowi Goszce, że stworzył grupę inicjatywną, no nareszcie będziemy mieli może konstruktywną opozycję w naszym mieście. Ale to rzecz. Sprowokowało mnie do wystąpienia uchwała. Sprowokowała mnie, która ostatnio została przyjęta jako apel do pana wojewody. Szanowni Państwo, wielka ściema, gigantyczna, cynizm i hipokryzja sięgnęły kosmosu. No i udowodniły politykę absurdu i w naszym mieście, i w naszej szpitalu. I zaraz udowodnię dlaczego. Przypominacie sobie Państwo, sięgniemy troszeczkę do historii. Przypominacie sobie Państwo, jak przez ostatnie lata, kiedy ja jeszcze byłem dyrektorem, jakie awantury były. Kto toczył te awantury? Ja już nie będę wymieniał z imienia nazwiska, bo szkoda tych ludzi nawet. Ale głównie to byli działacze SLD i działacze Platformy. Głównie działacze Platformy. A to prokurator, a to Rejo, a to po prostu inne gremia. Tylko straszenie i ja z początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale nie dużo czasu potrzebowałem. To wszystko, szanowni Państwo, było po to, że w jakimś grajdole, w cudzysłowie, to nie moje słowa, buduje się szpital, a w Toruniu ma być klinika. To ma być najpotężniejszy szpital w Polsce. Dobrze, niech będzie. Ja nie zazdroszczę pacjentom. Niech Toruń buduje. Ale dlaczego prowadzono politykę niszczenia od kilku lat? Niszczenia szpitala naszego, ja już nie wspomnę o sobie, udowadniania nie wiadomo, co by tam się wydarzyło, zapominając o potrzebach ludzi, o potrzebach pacjentów, zapominając o chorobach, które w tym mieście były z powodu uciążliwego przemysłu, który był. O tym się zapomniało. Ale jak są wybory, no to wszyscy wychodzą z kątów i mówią, to my teraz, Platforma SLD, będziemy tutaj walczyć. Dlaczego to trzeba sobie pamiętać i wspominać? Dlatego, że otwierać szpital to miał kto? To był premier Tusk, prezydent Komorowski, Platforma Obywatelska, pani minister Kopacz, Platforma Obywatelska. Nikt nie dał złotówki. Wstążki, uśmiechy, wywiady i podróż do Warszawy. I nikt po prostu się nad tym szpitalem nie pochylił. Ja nie mam pretensji, no bo rzeczywiście ci ludzie mieli nawet to, że mają to wkodowane, że trzeba jeździć, otwierać i nie mieć problemów. No nie zauważyli, że szpital się buduje. Nie zauważyli, że trzeba pomóc szpitalowi w inwestycji. Tego nikt nie zauważył. Wszyscy widzieli nożyczki, wstążki, kwiaty i uściski. Kuriozalne jest, że to wszystko po prostu było robione celowo, świadomie i w pełnym tego słowa znaczeniu wymiarze politycznym. Dlaczego? Zaraz Państwu odtworzę, bo to nie jest trudne. Ja to sobie zostawiłem na pamiątkę. Szanowni Państwo, coś z internetem. Proszę bardzo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak wiecie, w partii jest hierarchia i to szef partii decyduje o polityce. Szef naszego regionu, poseł Tomasz Lenz, z urodzenia pewnie, nie, bo nie znam, ale pewnie z pracy i mieszkania to Toruń, który walczył i walczy i zabiega o szpital w Toruniu. I co on wyznał szczerze? Poseł Platformy Obywatelskiej, Tomasz Lenz,
który w jednej z odpowiedzi do swojego posta na Facebooku pisze o wynajęciu części szpitala na magazyny. Już panie pośle, były takie czasy, że część kościołów zamieniano na magazyny. Jak pan nie wraca do historii. Likwidacji kardiochirurgii, a także tym, że szpital jest 3 razy za duży. Posłowi marzy się kurnik. W ustach posła z Torunia, który zdaniem obecnych władz rywalizuje o kontrakty z grudziącką placówką, zabrzmiało to dla wielu dosyć groźnie. Tym bardziej, że szpital to największy pracodawca w regionie. No i później tutaj są jeszcze dalsze wywody, ja nie będę po prostu tych cytował, chociaż jedno zdanie. A teraz trzeba zlikwidować kardiochirurgię, bo jest za droga. Panie pośle, pan nie wie, co pan mówił. I pan nie wie, co pan mówi. Nie, musi się pan dokształcić. Za każdy zabieg płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. To ani Toruń, ani Grudziądz nie płacą za operacje pacjentów. I co dla pana? Kardiochirurgia jest za droga? Za droga? Bo będzie leczyła pacjentów? Bo uratuje czyjeś życie? Operacje na sercu są i będą w Toruniu. No jeszcze nie ma. Ja trzymam kciuki, żeby były, bo uważam, że pacjentom z Torunia się też należy bliskość kardiochirurgii. I w Trójmieście trzeba zmniejszyć oddziały, bo są takie, które są niewykorzystane. Trzeba było przyjść i przejść się po szpitalu. Ale myślę, że dosyć, bo nie będę pana dalej promował, bo to jest po prostu szokujące, co pan po prostu myślał o szpitalu, co pan wypowiedział w końcu o szpitalu i pan tkwi cały czas w tym swoim przekonaniu. Ale wtórował temu przy wyborach również i nasz pan prezydent. Jest rzeczą oczywistą, że grudziącki samorząd musi w sposób szczególny dbać o dobro i los szpitala. Zgadzam się. Nie dopuszcza możliwości zamykania jego oddziałów szpitalnych i pracowni. Zgadzam się. Ani żadnych pozamedycznych aspektów jego działalności. I co? Pod pana prezydenturą zostało zlikwidowanych 8, 9, czy nieważne już 10 oddziałów. I tak po prostu mam taką refleksję własną. Mężczyzna, który w pełnej świadomości wprowadza kogoś w błąd, według encyklopedii nazywany jest oszustem. Chyba, że pan ten swój program wygłaszał przed szpitalem nieświadomie. To wtedy przepraszam. To proszę powiedzieć, czy pan wtedy był świadomy? Czy dzisiaj jest pan świadomy? Bo ja teraz się już pogubiłem. Tak. No i to, co jest już kuriozalne z historii, to jest to, że w 2020 roku pan prezydent ucieszony, rozpromieniony, cieszący się, oddałem szpital panu wojewodzie. Oddałem szpital panu wojewodzie. Wie pan, to nie jest tak, że ktoś jest przeciwny, jak pan, leczeniu pacjentów na COVID. Tak, tam było miejsce dla leczenia pacjentów i na COVID, i miejsce dla pacjentów innych schorzeń. Ale z tego nie skorzystano, tam po prostu wprowadził pan swoich kolegów, gdzie na przykład profesor Goch już na sesji w lutym 2020 roku mówił, że my zabiegamy, prosimy pana wojewody. Pan w marcu już na sesji powiedział z dumą, teraz nasz szpital będzie leczył COVID dla całego regionu. Wiecie, o czym żeście myśleli, kłamiąc i oszukując pacjentów? O tym, że ktoś wam da duże pieniądze, że nareszcie pozbędziecie się problemu. Może był taki moment, że przejmie to pan wojewoda, minister będzie finansował. W ogóle nie jesteście państwo przygotowani do tego, pan szczególnie, a już o radnych to nie wspomnę, do tego, żeby sprawować jakąkolwiek misję zarządczą w naszym imieniu. Nie jesteście do tego przygotowani. Chociażby pani radna Ogonowska, która zbiera z dzieciakami na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pieniądze dla szpitalnych oddziałów dziecięcych. Później nic nie mówi, nie broni pediatrii, która jest likwidowana. Czy pani się jeszcze czuje wychowawcą? Jak się pani czuje jako wychowawca? Z jednej strony pani zbiera
Chwali się pani, że teraz oddziały dziecięce będą, że dzieciaczki będą miały coś. Tak, te dzieciaki miały już pediatrię. Ale ani słowa od pani nie było słychać. Proszę bardzo, niech pani udzieli wywiadu, czy to idzie w parze z pani moralnością, czy tam po prostu pomysłem na życie. Także myślę, że niektórzy działacze PiS-u, niektórzy, to pojedyncze osoby, też miały trochę w tym wspólnego. Wielkie larum, szpital. To wcale się nie dziwię, że Toruń po prostu klaskał w ręce. Wszyscy klaskali w ręce, bo sami działacze Grudziądza niszczą własny szpital. I dlatego, proszę państwa, uważam, że ta uchwała jest uchwałą dalszej, nie wiem, pogardy dla wyborców i pogardy dla... Nie przyjmujmy pacjentów, bo dajmy szansę innym. Szanowni radni, pojęcia nie macie o szpitalu. Pojęcia nie macie. Idźcie do szpitala, zobaczcie, że tam nie ma dyżurnych. Tam nie ma po prostu kto przyjmować pacjentów. Tam nie ma po prostu poradni. Tam nie ma oddziałów. Mój znajomy został wieziony z udarem do Wrocławka i nie dojechał. Zmarł. To jest wasze sumienie. To jest wasz pomysł na życie i dla wyborców. Wstydźcie się tego. No i ostatnia rzecz. Zróbcie tak, żeby było i dla jednych, i dla drugich. Szpital jest bardzo ładny, dobrze wyposażony, powinien służyć ludziom, a nie wam. Nie wam do rozgrywek politycznych. I to tyle. I drugi temat, który chciałem poruszyć, szanowni państwo, to jest... Szykuje się w naszym szpitalu gigantyczna afera. Gigantyczna. I to wiem, co mówię. W całej Polsce, to tak gwoli wstępu, jest po prostu, od, jak tylko ten kataklizm pandemii nastał, to Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby może odciążyć szpital od tej biurokracji, spowodował to, że po prostu idzie, płaci ryczałtem. No i są płacone, są ryczałty, tam każdy dostaje szpital w Polsce 1/12. No i to dobrze. Miały się szpitale rozliczyć do końca tego roku, no ale z prośbą, że tam po prostu jest ciężko, czy to nie jest istotne, poprosiły Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę, że za te wszystkie pieniądze w świadczeniach będą rozliczone do 2023 roku. I dobrze, ale trzeba będzie teraz rozliczyć te pieniądze. A ja wiem, że w naszym szpitalu jest fatalnie prowadzona księgowość. Fatalnie. Księgowane są przychody oczywiście, ale nie starcza finansów, nie starcza, nie wiem, świadczeń, żeby zaksięgować prawidłowo koszty. No chyba, że podniesie się pensję naszym dyrektorom. Z 500 000 do 1 000 000 rocznie. Wtedy powstaną koszty, które pokryją ryczałt z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest tak zwana niewspółmierność księgowania. To jest przestępstwo. Jestem święcie przekonany i dlatego apeluję. Bo już były pieniądze oddawane do Narodowego Funduszu Zdrowia. No oczywiście przesunięty jest termin. Ale ja jestem święcie przekonany, że jeżeli tam nie wejdzie kontrola, jeżeli tam po prostu niezależna, która będzie nie tylko składała się z ludzi pana prezydenta, tylko niezależna, która stwierdzi, ile dzisiaj wykonano świadczeń, a jak ile pieniędzy szpital dostał z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ile wzięto kasy, a to nie jest mało, bo to jest kilkanaście milionów miesięcznie, i za to, żeby wykonać świadczenia, to musi być szpital otwarty. A szpital jest zamknięty. SOR jest zamknięty. Oddziały nie działają. Z udarami gdzie indziej się jeździ. Od piątku dzieci są poinformowane, które czekały rok na przyjęcie, że już dzieci chore na serce. Że mają sobie szukać szczęścia w Polsce. Nie ma kto udzielać świadczeń. Nie ma kto dyżurować. To jak można wykonać te świadczenia? Po prostu się nie wykonuje, bo nie ma nawet kim. Odeszli lekarze, odeszli, odszedł personel.
podchodzili specjaliści, pozamykane są oddziały, poprzenoszone, bałagan w szpitalu. Panie prezydencie, pan się z tym dobrze czuje? Czy w ogóle pan się dobrze czuje? Bo ja zaczynam się już troszeczkę obawiać. No nie szkodzi, poczekamy. Bo ja myślę, że to jeszcze 2 lata. Nim pan będzie mógł powiedzieć wszystkim do widzenia. Jeszcze 2 lata. Trzeba szanować. Dlatego uważam, że ta rzetelna kontrola powinna się odbyć dziś. Bo jestem święcie przekonany, że ta niewspółmierność pomiędzy tym, co dał Narodowy Fundusz Zdrowia, a kosztami świadczeń, które szpital powinien udzielić, będzie wynosiła w 2023 roku około 100 milionów. 100 milionów! Może 80, może 100. Jest to będzie największa afera w Polsce. Dlatego, że są szpitale, są moi koledzy, do których dzwoniłem i mówią, że jak nie mogą wykonywać świadczeń, bo na przykład muszą przyjmować pacjentów covidowych, jasne i oczywiste, to nie biorą całego ryczałtu, tylko tyle, ile mają świadczeń. A my bierzemy wszystko, ale pacjentom dajemy połowę. Dlatego proszę niezależne media, żeby może się włączyły do tej akcji. Może trzeba będzie się spytać, jak to jest z rozliczaniem świadczeń w Narodowym Funduszu Zdrowia i jak to widzi minister zdrowia w przyszłości, który zawierzył szpitalom, które ułatwił dostęp do środków finansowych, co będzie z rozliczeniem tego za rok. No, uważam, że państwo powinniście się też w to włączyć. I miałbym na tyle. Korzystając może już zostać z okazji, żeby dać państwu, że tak powiem, trochę oddechu od polityki, już dzisiaj chciałbym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, wytrwałości. I praktycznie też tego, co każdy sobie życzy. Spokoju, wyciszenia. I żeby w przyszłości dokonać wyborów właściwych. Ja państwu jeszcze raz życzę dużo, dużo zdrowia i cierpliwości w zderzeniu z naszym szpitalem. Może będzie lepiej, ale wiem, że państwu będzie na pewno lepiej w przyszłości. Pan odwagi Arkadiuszowi Gorzce. Ja chciałam zapytać, jaki jest pana udział właśnie w tym stowarzyszeniu Czas Grudziądza? To znaczy, mojego udziału tam nie ma żadnego. Ja nie jestem ani członkiem. Jestem od momentu wystąpienia pana Arka Gorzki sympatykiem. Dzisiaj pierwszy raz pochwaliłem pana Gorzkę i tych wszystkich tam ludzi, którzy są wokół, bo widziałem tam fajne, młode dwie panie, no to uważam, że to jest to pokolenie, które już powinno zaistnieć w mieście naszym. No i będę trzymał kciuki, jak tylko będę mógł służyć radom, albo służyć moim wykształceniem, czy służyć moim doświadczeniem, jestem do dyspozycji. Nie jestem członkiem, nie liczę na co, no ale po prostu no, musicie państwo w końcu zrozumieć też, że ja jestem już emerytem, mam swoje lata, ale czasami mnie coś jeszcze denerwuje, dlatego że to moi przyjaciele się odbijają od tego szpitala, moi znajomi i tak nie wolno robić. Ten szpital jest dla ludzi. A panu Arkowi życzę jeszcze raz, niech pan idzie do przodu i będzie pan miał coraz więcej zwolenników. Czas Grudziądza, czas na zmianę. Tu żaden radny nie powinien być w następnym rozdaniu wydany. Powinna być nowa twarz, która nie jest skażona doktryną polityczną do tych 2 co najmniej partii. Czyli nie działał pan i nie będzie działał na rzecz tego stowarzyszenia? No nie, no będę działał. Jak mnie ktoś poprosi, to ja będę służył radą. To ja będę służył swoim wykształceniem. To jak mi ktoś zada wypracowanie, to ja je odrobię. Bo to nie jest tak, że ja się odwróciłem. Ja trzymam kciuki, ale nie tylko kciuki. Ja uważam, że ja będę wspierał z całych sił. I to mi wolno robić. Bo to bym chciał robić. I oni wiedzą, że takich ludzi jak ja w Grudziądzu jest więcej. I my wszyscy po prostu, jak spotykam się z moim pokoleniem, będziemy ten ruch wspierać. Będziemy po prostu, że tak powiem, trzymać kciuki. Ale najważniejsze, na pewno włączymy się do wyborów
I uważam, że to jest nasz, tego mojego pokolenia obowiązek. No tak, bo pod tą nazwą Czas Grudziądza kryją się różne nazwiska, tam pojawia się również pana nazwisko, stąd też to pytanie. Ale gdzie? No właśnie w tym czasie Grudziądza, że są osoby ściśle powiązane z poprzednią władzą, albo osoby, które gdzieś tam już w tym... No tak, ale w jakim kontekście pojawia się moje nazwisko, bo ja bym się wiedzieć... Działa pan również na rzecz tego stowarzyszenia i współdziała z osobami, które są w tym stowarzyszeniu. Nie, no ale to jest, jak wie pani... Ale dobrze, no, ja tylko dlatego ja pytam, czy pan będzie działał... Ja nie jestem działaczem, nie mam mnie na liście tego stowarzyszenia, jeszcze raz mówię. Dlatego, że już nasza... Mija już. No, trzeba wiedzieć o tym, że jest następstwo pokoleń. I z tego trzeba się cieszyć. Ja się cieszę i będę się cieszył, jeżeli ktokolwiek z tych działaczy zwróci się do mnie o jakąkolwiek pomoc merytoryczną. Na pewno będę służył temu stowarzyszeniu.